do ogrzewania i do chłodzenia budynków wyznacza już zakazuje całkowity grzewcze się jej zakaz, drugi próbuje liberalizować obecne przepisy, wprowadza też aborcję na życzenie matki do 12 tygodnia ciąży. Mam wrażenie, że to takie dwa projekty, które w tym bardzo mocno spolaryzowanym świecie polskiej polityki spolaryzują nie tylko polityków, ale i społeczeństwo jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę też, ile podpisów zebrano pod jednym i pod drugim projektem. Myślę, że nie do końca ma pan rację, bo według badań 86% społeczeństwa była przeciwko zaostrzeniu obecnej ustawy. Aż 86%. I oczywiście w tych samych badaniach około 20% było za liberalizacją. Ja nie odnoszę się w tej chwili, w jaki sposób dzieli się społeczeństwo w swoim światopoglądzie i ocenie tej sytuacji. Chodzi mi tylko o to, że zebrano sobie Bogiem, 700 tysięcy podpisów, to sporo, jeśli nie najwięcej w przypadku projektów obywatelskich. Myślę, że jest to jakaś rekordowa liczba, czyli jednak ludzie, społeczeństwo jest zainteresowane tą sprawą. Na winie Jezusa, a ci odwrotnie, Jezusa, Boga. Stop aborcji jest projektem kadastrową tragedią dla kobiet. Tańczymy, projekt wprowadzający całkowity zakaz aborcji hulaj dusza, w Europie w XXI wieku no jest po prostu nierealnym projektem. I proszę sobie wyobrazić, że właściwie chodzi tutaj o około 1000 aborcji. W nocy puszczają, że tu ludzie to się skręcają po prostu w nocy. Od 600 w różnych latach do 1000 w ostatnim 2014 roku, z którego pochodzą jak na wiadomości dnia, raport no to na same wiadomości. Czyli tak naprawdę inicjatywie Stop Aborcji chodzi o wyeliminowanie legalnych aborcji. Gdyby projektodawcom chodziło o to, żeby w Polsce było mniej aborcji, to poważny program, to nie ten droga. Najpierw edukacja seksualna, a później powszechny dostęp do antykoncepcji. Natomiast tymi niebezpiecznymi wielokrotnie nielegalnymi aborcjami ustawodawca, projektodawca absolutnie się nie zajmuje. Chodzi o około 1000 aborcji rocznie. Ale dodajmy też, że w tym projekcie mowa jest nie tylko o tym, by regulować tę sprawę, ale także sankcjonować. Jest za długa piosenka. Oprócz odpowiedzialności lekarzy, odpowiedzialność ponosiły także kobiety. Tak, to nie jest chodzi o karę do 5 lat więzienia. Artystą trzeba się urodzić, bo artysta to łapie wszystko. To jest nowe i to jest tragiczne, ponieważ kobieta będzie miała wybór. Że coś nie tak, że czegoś za dużo, że coś za długie, że coś to wyje. Czasami wielokrotnego skazirowstwa. Artysta to wyczuwa. Zagraża swojej zdrowiu, życiu, bądź też płód obarczony licznymi wadami. Poucza. Będzie musiała taką ciążę donosić do końca. To ma same wady. Pójść do więzienia. Tak, w przypadku wykonania przez nią. Żeby ludzi nie pouczać, mów od siebie, nie krytykuj, nie oceniaj. Dla kobiet, mów od siebie, nie przewiduje niemal żadnego odstępstwa. Psychiatryczny przecież każdy ma tam możliwość zapisania będą się do szpitala. Że jest na Gruzińską 6, jest jeden wyjątek, a tych placówek jest bardzo dużo w Warszawie. Potrzebowanie jest ogromne. Jeżeli jest bezpośrednie zagrożenie życia kobiety, czy to aborcja nie jest... Szczęść Boże, dzisiaj Sejm będzie rozpoznawał dwa projekty. Projekt obywatelski Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji, który wprowadza całkowity zakaz zabijania dzieci po czasie nienarodzonych i kary za spowodowanie śmierci dziecka poczętego. Drugi projekt, przygotowany przez Komitet Feministyczny, zakłada, że każda kobieta może zabić dziecko i do 12 tygodnia później obowiązywałyby te ograniczenia, które są dzisiaj, a więc dobrze, po pierwsze, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy występuje prawdopodobieństwo ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia dziecka i nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, i po trzecie, gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego. Jest jeszcze jeden projekt, który dzisiaj nie będzie procedowany, to projekt, który pan firmuje, więc poproszę o komentarz do tego, co dzisiaj również widzowie telewizji TVN, panie doktorze, będą mogli oglądać od godziny 16.30 ta debata na naszej antenie. My to wspieramy i od lat walczymy w różny sposób o to, żeby polskie kobiety były Europejkami, żeby miały takie prawo, jakie obowiązuje w większości krajów europejskich. Prawo do aborcji to nie jest obowiązek wykonania. Czyli kobieta, która ma inne poglądy, katoliczka praktykująca, która jest przeciwna
nie musi dokonywać tego. Natomiast prawo w demokratycznym społeczeństwie powinno służyć całemu społeczeństwu, a nie określonej grupie ideologicznej. Więc uważamy, że zaufamy kobietom, uważamy, że kobieta powinna decydować o tym, kiedy, ile, jak przynieść dzieci. Decyzja należy do niej do pewnego momentu. Jak oceni pani słowa premiera Wykopacz, która twierdzi, że projekt wysunięty przez Komitet Ratujmy Kobiety też nie jest dobry, że najlepiej byłoby zachować obecnie obowiązującą ustawę? Jestem zdumiona, że kobieta mówi takie słowa, bo podejrzewam, że pani premier powinna wiedzieć, jak realizowana jest w praktyce obecna ustawa. Ona w swoim zapisie należy do jednej z bardziej restrykcyjnych w Europie i nawet w świecie, a w praktyce jest jeszcze bardziej restrykcyjna. Czyż mamy edukację seksualną, która jest zapisana w tej ustawie? Nie. Czy mamy swobodny dostęp do antykoncepcji z dofinansowaniem dla kobiet najuboższych? Również nie mamy ośrodków planowania rodziny. I nie mamy też dostępu do legalnej aborcji z przyczyn podanych w ustawie. Wystarczy wspomnieć o regionie podkarpackim, gdzie wszystkie szpitale, wszyscy lekarze podpisali się pod klauzulą sumienia, czyli dzisiaj kobieta z tamtego regionu nie jest w stanie uzyskać legalnej usługi medycznej, dostępu do legalnej aborcji. Problem do tej pory nie został jeszcze rozwiązany ani przez Ministerstwo Zdrowia, ani przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To może trzeba pracować nad tym, jak egzekwować tę obowiązującą obecnie ustawę, a nie licytować się i to tak od bandy do bandy. Panie redaktorze, to jest sprawa. Pracujemy nad tym, jak sprawdzić funkcjonowanie tej ustawy. 23 lata Federacji monitorujemy tę ustawę. Zrobiliśmy monitoring szpitali. Okazało się, że mnóstwo szpitali ma bardzo różne procedury postępowania. Bardzo niewiele szpitali powołuje się tylko na realizację ustawy. Domaga się od kobiety dodatkowych badań, zwoływania konsyliów lekarskich, zwoływania wizyty psychologa, podpisu partnera i tak dalej. Tak, to wszystko jest niezgodne z obowiązującym prawem. Tak, walczymy. 23 lata borykamy się z tym tak zwanym kompromisem. Czy jest rzetelna edukacja seksualna w szkole? To moje pytanie retoryczne, bo nie ma. Podobnie dzieje się z antykoncepcją, a teraz jeszcze dodatkowo antykoncepcja, która jest bardzo ważna dla kobiet, dla młodych dziewcząt, tak zwana awaryjna, ma być wprowadzona na receptę, czyli przestanie być awaryjna. Bo w przypadku tej antykoncepcji czas odgrywa najważniejszą rolę. Może lepiej byłoby rozmawiać o tak istotnych sprawach w spokojniejszej atmosferze. Na razie jest to gra, mam wrażenie, oparta na wielkich emocjach, w retoryce, która w żaden sposób nie dopuszcza kompromisu. Warto rozmawiać, ale warto rozmawiać merytorycznie. Warto rozmawiać, co tak naprawdę dla zdrowia kobiet przyniesie jedna i druga ustawa. Warto rozmawiać o wprowadzeniu rzetelnej edukacji do szkół. Natomiast rozmowa, która zaczyna schodzić do poziomu ideologicznego, no to już nie jest rozmowa. To nie jest coś, na czym my mogłybyśmy się opierać, bo język emocjonalny, język okrutny stosowany dla nas. To nie jest język, którym my rozmawiamy. My nie pokazujemy uszkodzonych płodów. Nie pokazujemy chorób genetycznych, koszmarnych. Ani na swoich stronach, ani w telewizji z tym nie występujemy. Natomiast druga strona raczy nas jakimiś dokumentami nieprawdziwymi, jakimiś obrazami, które są spreparowane czy też sfałszowane. Więc jeżeli dyskusja, owszem, też bym chciała spokojnie na ten temat porozmawiać. I po raz kolejny mówię, że prawo to nie obowiązek. Nie namawiamy nikogo do aborcji. My nie jesteśmy za aborcją. My jesteśmy za prawem do aborcji, za prawem kobiet. Jeżeli emocje nami teraz kierują, to dlatego, że ktoś śmiał pozbawić nas najważniejszego prawa, prawa człowieka, prawa do decydowania o swoim życiu prywatnym, prawa o zdrowiu, i jakby obywatelskości, bo my też jesteśmy pełnoprawnymi obywatelkami naszego kraju. Jeżeli my nie będziemy miały tego prawa, to jesteśmy współobywatelkami, a jest nas trochę więcej. I sądzę, my walczymy o prawo większości, bo to nie jest jakaś mała grupka kobiet w Polsce, jest więcej niż mężczyzn. Zapytam jeszcze, jakie są pani prognozy dotyczące obu tych projektów i sposobu ich procedowania w parlamencie?
Mam nadzieję, że oba projekty zostaną skierowane do komisji i mam nadzieję, że będziemy dalej służyć ekspertyzą, że będziemy pracować, bo podejrzewam, że i nasz projekt też może mieć jakieś mankamenty, może być niedopracowany, mogą być dyskusje, ale dobrze, że zacznie się dyskusja na ten temat. Nie wiem, jaka będzie ta dyskusja. Życzyłabym sobie, żeby ona była oparta o troskę, o zdrowie i życie kobiet, bo od nich zależy zdrowie naszego młodego pokolenia. Bo jak pan wie, tytuł tej ustawy o powszechnej ochronie życia ludzkiego zrównuje prawa kobiet z prawami zarodka, z prawami chłopców. Ja jeszcze nie wspomniałam o tym, że tam w przypadku poronienia kobieta też będzie karana. Jeśli to będzie nieumyślne poronienie, to oczywiście będzie przesłuchiwana. Natomiast od kary może odstąpić prokurator czy też sąd. Ale będzie przeprowadzane śledztwo. Chcę wyobrazić taką sytuację. Kobieta bardzo chciała mieć dziecko. Oczywiście wiele jest poronień samoistnych. Poroniła i ona jeszcze będzie przesłuchiwana. Czy przypadkiem nie zrobiła tego umyślnie? Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę. Krystyna Kasapura, dyrektorka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Była naszym gościem. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Informacje Radio Tok FM. Niektórym politykom nawet popołudnie Radia Tok FM. Trzeba to zrobić w środowisku dziennikarskim, bo to jest kompromitacja, to jest fałszowanie prawdy, czy to albo wielkie kłamstwo, albo wielkie nieumiejętność. Uzasadnienie prawa do życia jest bardzo proste. Każdy człowiek ma prawo do życia. Każde poczęte dziecko także, bez wyjątku. Nie może tu być. Prawda, na przykład choroba czy niepełnosprawność. My przeglądamy klasę, komentujemy i rozmawiamy z gośćmi. Pierwsze śniadanie w toku. Od poniedziałku do piątku, od piątej. Do usłyszenia. Nie tylko on oczywiście, mówili jasno, że pierwszym prawem człowieka jest prawo... Saturn radzi, myśl technologicznie. Kupuj sprzęt RTV i AGD z technologicznym rabatem, nawet do 15%. Na przykład telewizor Philips 55 cali, klasa A, ponad 360 zł taniej. Saturn, technologia taka. To nie jest sprawa światopoglądu czy ideologii. Da fizjalne wybór. I tapetę. I stół. I kamerę. Kochany, mamy najdroższego psa świata. Nagłe wydatki pojawiają się nagle. W Getty Banku to rozumiemy. Dlatego kredyt do 17 tysięcy złotych otrzymasz bez zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta. Getty Bank. Szanujemy czas i pieniądze. Przypominamy, że ostateczna kwota kredytu zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły oferty dostępne w oddziałach banku i na gettingbank.pl. Jak zostać ministrem oszczędzania? To proste. Zamiast autem jeźdź do pracy na rowerze. Nie masz roweru? To masz dobry cel, żeby oszczędzać. I najważniejsze, jeśli masz już oszczędności, to przenieś się tam, gdzie zarobią jeszcze więcej. Otwórz rachunek oszczędnościowy Ekstra Zysk w Eurobanku i zostań ministrem oszczędzania. Eurobank. Na co dzień. Szczegóły, opłaty, aktualne oprocentowanie, regulamin konta dla osób fizycznych i regulamin oferty rachunku oszczędnościowego Ekstra Zysk. Dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Płacisz? Wracam. Płacisz? Wracam. Płacisz? Wracam. Płacisz ZUS z konta firmowego w mBanku i wraca do Ciebie nawet 600 zł. Otwórz mBiznes konto za 0 zł w promocji i odbierz nawet 600 zł na ZUS dla Twojej firmy. Śpiesz się, oferta ważna jeszcze 8 dni. Sprawdź na mBank.pl ZUS w placówce. Promocja trwa od 5 do 30 września. Szczegóły i regulamin na mBank.pl ukośnik firma. mBank. Ikona mobilności. Wędkarzu, o matko! Kabanosy widzę jeszcze i widzę, że przepłaciłeś. Ale na szczęście gdzie to są kabanosy Peacock. Tylko że tanie. Większość Polaków znała smak kabanosów Peacock z Lidla. Za tak samo dobry lub lepszy niż kabanosów numer 1 na rynku. Więc wybierz kabanosy Peacock, które w regularnej cenie kosztują tylko 4,99 za 120 gramów. Wyniki badań i dostępne na www.fb.com/pl. Wrytnij tanie, kupować marki Lidla. Wszystkim Polakom, którzy są uczestnikami, ludzie innych,
produktów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Urządzasz się i szukasz dobrych okazji? Wybierz się do Black and White po wyjątkowe meble i dodatki. Teraz 10% taniej i spłacaj w 20 wygodnych ratach 0% dopiero z nowego roku. Tylko do 2 października w Black and White. Kiedy mamy ochotę na seksy? Godzinę przed biurotabletką. Przygotowujemy kolację. Mam czas wyjść z psem i o ile czas mi przeszkodzi i ciągle mamy ochotę. Zdarza się to rzadko. Udaje nam się trafić do łóżka. Nie chcesz czekać godzinę. Stosuj regularnie suplement diety Permen King. Zawarty w nim tribulus terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskiej tabletki Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Minęła 13.40. Anna Draganek, zapraszam. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zapewnił, że jego resort podejmuje działania, by pomóc ojcu, któremu sąd chce odebrać dzieci. Do sprawy ma przystąpić prokurator w Łodzi. Minister Sprawiedliwości zalecił w trybie pilnym interwencję w tej sprawie. Jeszcze dziś ma być złożony wniosek pełnomocnika ojca do sądu rodzinnego o natychmiastowe wstrzymanie wykonania postanowienia o odebraniu dzieci. Przypomnijmy, mężczyzna od kilku miesięcy samotnie wychowuje sztuce dzieci, w czym wspiera go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i asystent rodziny. Ma dobrą opinię i chce zajmować się dziećmi. Tymczasem sąd zadecydował o ich zabraniu i umieszczeniu w pieczy zastępczej. Sejm zajmie się dziś przepisami dotyczącymi aborcji. Posłowie będą rozpatrywać dwa obywatelskie projekty ustaw. Pierwszy, Komitetu Stop Aborcji, który całkowicie zakazuje przerywania ciąży, i drugi, zgłoszony przez Komitet Ratujmy Kobiety, który liberalizuje obecne prawo i dopuszcza aborcję do 12 tygodnia ciąży. Debata w tej sprawie ma być około 15.15. Będziemy ją dla Państwa transmitować. To do tej pory ani syryjskie media, ani źródła wojskowe nie potwierdziły tych doniesień. Niepodobno również kto miałby stać za tymi atakami. Dziś w Nowym Jorku odbędzie się kolejne spotkanie Międzynarodowej Grupy Wsparcia Syrii, którego celem jest uratowanie rozejmu w Syrii. Wezmą w niej udział przedstawiciele USA i Rosji. Kolejne informacje to KFM o 14.00. Dziś we wschodniej części kraju może przelotnie popadać. Tam też najwięcej chmur. W pozostałych regionach sporo słońca i bez deszczu. Na termometrach zobaczymy od 13 stopni w Zakopanem przez 16 w Łodzi i Trójmieście, 17 w Warszawie i Poznaniu do 19 w Szczecinie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam kolejnego mojego gościa. To jest popołudniowa audycja radia Tok FM. Pani tak ochoczo zabrała głos i za chwilkę rzeczywiście będziemy mówić o tym, co dzieje się na przejściu granicznym. W Terespolu Joanna Słupko z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest moim Państwa gościem. Dzień dobry. Godzina 13.30. Wizytowali Państwo to przejście graniczne, to na podstawie informacji o tym, że dzieje się tam nie najlepiej. Dlaczego podjęliście taką decyzję i kiedy tam byliście? Tak, do Biura Rzecznika zaczęły docierać informacje o problemie, który pojawił się na jutro, jak już jest i jest informacja, jakby te informacje docierają się dłuższego czasu. Dostawaliśmy informacje od organizacji pozarządowych o grupie 500 cudzoziemców, którzy od dłuższego czasu bezskutecznie próbowali wjechać na terytorium Polski, aby ubiegać tutaj ochronę międzynarodową. I pomimo tego, że deklarowali chęć ubiegania się o tą ochronę, dostawali decyzję o odmowie wjazdu. Więc postanowiliśmy podjąć interwencję i 11 sierpnia złożyliśmy Straży Granicznej na przejściu właśnie granicznym w Terespolu taką niezapowiedzianą wizytację tego przejścia kolejowego, bo właśnie tam stawiają się dziś cudzoziemcy. O tym wcześniej, już w czerwcu, informowaliśmy na antenie naszego radia, także na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo, pan doktor Antoni Zięba,
Chcieliśmy zbadać to bezpośrednio, ponieważ nie chcieliśmy opierać się tylko i wyłącznie na informacjach, które dostawaliśmy od organizacji pozarządowych i które wpływały do nas ze skarg cudzoziemców. Znowu jakieś piosenki, a wy nie wyjdzie, bo my nie dajemy się rady.